Piątek, 19 kwietnia i Kompas Kuczyńskiego, czyli nie może zabraknąć z nami analityka rynków finansowych domu inwestycyjnego Xedion, Piotra Kuczyńskiego. Witaj, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Piotrze, śmiałem się jeszcze chwilę wcześniej, że nie jesteśmy na urlopach, a rakiety i tak latają. Do tej pory było tak, że my wyjeżdżaliśmy, urlopowaliśmy i rozpętywały się konflikty. Tym razem, no może dlatego, że na urlopach nie jesteśmy, wymiana rakiet Izrael i irańskie, najpierw rakiety i drony. Dzisiaj, a raczej właściwie wczoraj wieczorem, izraelskie drony w Iranie. No ale chciałoby się powiedzieć, wojny z tego nie będzie, jak mówisz. Nie. Wojny światowej z tego nie będzie. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Nigdy nie użyłbym tego w tej sytuacji, tego sformułowania, tylko czytam i słucham niektórych bardzo uznanych dziennikarzy, naprawdę bardzo uznanych, którzy mówią, tu wojna światowa za chwilę i tak dalej. Nie, proszę Państwa, oni opowiadają takie rzeczy chyba po to, żeby zwiększyć słuchalność. No bo wiadomo, że im gorzej się coś powie, większe zagrożenie, tym bardziej ich nazwisko staje się znane. Więc nie, my nie będziemy polowali na to, żebyśmy byli znanymi nazwiskami. Ja mówię wam Państwu, żadnej wojny światowej z tego nie będzie. Może być wojna lokalna. Mogą być skutki dla Polski i całego świata, gdyby na przykład Iran zablokował cieśninę Ormus, wtedy cena ropy gdzieś by tam wystrzeliła w niebiosa i nawet nie chcemy rzucać liczbami, gdzie to mogłoby być, ale zakładam, że to byłby odpowiednik broni atomowej, użycia broni atomowej i Iran tego nie zrobi, no bo narażałby się na akcję marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, no i wtedy ten konflikt na Bliskim Wschodzie rzeczywiście rozgorzałby do wymiarów potężnych, ale dalej nie byłaby to trzecia wojna światowa, więc no nie przesadzajmy. Jeżeli zaś chodzi o to, o czym mówił Michał, o te ataki rakietowe, to irański atak na Izrael w zeszłym tygodniu, podczas weekendu, no był w zasadzie tylko takim pogrożeniem palcem. Ja wiem, to brzmi dramatycznie, 300 rakiet i 300 dronów i rakiet leci na Izrael. Tylko pamiętajcie Państwo, że jak wyczytałem, dron taki przeciętny irański leci z Iranu do Izraela 9 godzin. No to od momentu wystrzelenia to wiecie Państwo, ile jest czasu. To po pierwsze. Po drugie, Iran uprzedził wszystkich. Nie wiem, czy uprzedził Izrael, ale Stany Zjednoczone na pewno uprzedził, że nastąpi ten atak i kiedy nastąpi. To po drugie. Po trzecie, 300, proszę Państwa, codziennie około 100 rakiet, 100 dronów irańskiej produkcji leci z Rosji na Ukrainę. Codziennie. W związku z tym, gdyby Iran chciał, to zapewne mógłby wypuścić nie 300, a 3000 dronów. Te 300 dronów i rakiet zostały praktycznie zestrzelone, podobno 99% zestrzeleń. To jest prawdopodobne, bo uczestniczyła w tym Jordania, przez którą teren, nad którą leciały te drony. Siły wojskowe, czyli samoloty amerykańskie, angielskie, nie wiem czy też francuskie, w każdym razie cała potęga, można powiedzieć wręcz NATO pomagało Izraelowi. To nie tylko żelazna kopuła, może nawet nie przede wszystkim żelazna kopuła obroniła Izrael przed tymi uderzeniami, a naprawdę zaangażowanie potężnych sił. Mówi się, że obrona Izraela kosztowała miliard dolarów, kiedy atak zapewne kosztował może setki tysięcy dolarów. Może, chociaż i to nie jestem wcale taki przekonany, że tyle kosztował. W związku z tym, kto na tym wygrał, no raczej nie Izrael mimo wszystko. No to inaczej mówiąc, Iran po prostu odpowiedział tak, żeby pokazać, że on odpowiada i jak będzie chciał, to może odpowiedzieć jeszcze potężniej. Ale nie po to, żeby zrobić realną krzywdę Izraelowi. Jeżeli ten atak dzisiaj w nocy, czy wczoraj w nocy, na Isfahan w Iranie, izraelski atak, ilomaś tam dronami, no było ich podobno niewiele i ponoć, jak specjaliści mówią, nie leciały
wcale z Izraela, tylko z wewnątrz Iranu, co, no to jest zadziwiające, czyli jakaś wewnętrzne siły są tam, które są przeciwko Iranowi, które mają odpowiednie uzbrojenie. Iran to ewidentnie w tej chwili lekceważy, twierdząc, że nic się nie wydarzyło, nic się nie stało w tym Isfahanie. Tam jest mnóstwo sił zbrojnych, tam są również instalacje jakieś nuklearne. Także no, cel dobrze dobrany, ale jak rozumiem, nic wielkiego się nie wydarzyło. I co teraz dalej? No dalej jest odpowiedź A. Ja nie znam odpowiedzi na pytania, które za chwilę postawię. Czy to jest jedna i jedyna odpowiedź Izraela, czy będą następne? Przypomnijmy sobie, że Izrael potrafił, prawda, nigdy się do tego nie przyznał, ale wszyscy wiedzą, jak było, zabijać naukowców irańskich w Iranie, tych naukowców, którzy zajmowali się bronią atomową. Izrael zaatakował w Syrii konsulat irański, zabijając kilkanaście osób. No i to była, Iran odpowiedział po prostu, w związku z tym to, że świat się burzy, tu potępia Iran. Przedtem cichutko potępiał Izrael za ten atak na konsulat w Syrii irański. Teraz bardzo głośno potępia Iran, a to jest przecież norma. Iran musiał odpowiedzieć, w związku z tym co tu potępiać. Ja rozumiem, że Iran jest naszym wrogiem per procura, no bo dozbraja Rosję, stoi po stronie Chin i Rosji i tak dalej. No wiadomo, że tak to jest i trzeba się z tym liczyć, ale jednak hipokryzja pewnego rodzaju na tym kierunkach Izrael-Iran występuje. Czy się lubi, czy nie lubi Iran, to każdy powinien to widzieć. No więc pytanie jest, czy Izrael zaatakował i da sobie już spokój? Nie wiem. I drugie, czy Iran na to odpowie znowu czymś? Czy da sobie spokój? Tu zakładam, że wiem, aczkolwiek rzecz jasna mogę się mylić. Myślę, że Iran nic nie zrobił, bo Iran jednak jest słabszy i w tej rozgrywce dobrze by nie wyszedł. Na tej rozgrywce dobrze by nie wyszedł. W związku z tym zakładam, że nic nie zrobi. Jeżeli Iran nic nie zrobi, a Izrael nie zrobi czegoś następnego, co by rozpętało wojnę większą i obroniło premiera Netanyahu przed utratą stanowiska i wylądowaniem najpewniej w więzieniu, bo takie są nastroje w tej chwili w Izraelu, no to w ten konflikt przycichnie. Jak widzę rynki finansowe, to one raczej liczą na ten właśnie scenariusz. Widać spadki indeksów giełdowych, no bo działa zasada when in doubt, sell out, tak? Kiedy masz wątpliwości, to sprzedawaj. W związku z tym widać te spadki, nie są one drastyczne, dramatyczne, są bardzo umiarkowane. Widać było duży wzrost ceny ropy i złota tuż po ataku. To jak otworzycie Państwo wykresy godzinowe, zobaczycie taki potężny wzrost, znaczy potężny, no złoto wyleciało dobrze ponad 2400, no ale potem wróciło i teraz tam się gdzieś czołga nieco powyżej neutralnego zamknięcia wczorajszego. Ropa drożeje, ale bardzo umiarkowanie, w związku z tym jest, myślę, że te znaki zapytania, które ja postawiłem i to powoduje te reakcje rynków finansowych, ale im dłużej będzie trwał dzień, tym większy powinien panować spokój, chyba że Iran wyjdzie z jakimś oświadczeniem pod tytułem my na to odpowiemy, no to wtedy znowu się zacznie. Dobrze, Piotrze, to geopolitykę no, nie powiem, że mamy za sobą, ale wracając na rynki, może nadal militarnie, a co z bombą Powella? No, Powell, właściwie to nie była bomba. Mogę powiedzieć jedynie, że Powell w zasadzie przyznał, że się pomylił. Tak mogę powiedzieć. No nie powiedział tego, nie powiedział. Tam była kilka dni temu jego publiczna wypowiedź, w której twierdził, że Stany Zjednoczone, że Fed musi przez czas dłuższy utrzymywać wysokie stopy procentowe, bo inflacja jest uporczywa. No i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta jego wypowiedź była zdecydowanie bardziej jastrzębia niż to, co mówił po ostatnim posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku. Zdecydowanie bardziej jastrzębia, bo ostatnio brzmiał strasznie gołębio, zadziwiająco gołębio.
a teraz wyraźnie zaostrzył ton, zaostrzyli również ton jego koledzy wypowiadający się. No, na szczęście chyba dzisiaj to jest ostatni dzień. Od poniedziałku będzie zapadnie cisza, bo jest 2 tygodnie do posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku i oni mają zakaz wtedy wypowiadania się. I bardzo dobrze, bo co który powie coś, natychmiast widać reakcję na rynkach. No tak czy inaczej, według mnie czerwcową obniżkę stóp możemy sobie gdzieś tam wyrzucić. Ale o tym mówiliśmy już tydzień temu, że tego nie będzie, że te obniżki znikają. I jak w tej powieści Agaty Christie, której tytułu niepoprawnego politycznie tym razem nie przytoczę, tylko powiem i nie było już nikogo. Chyba jest taki tytuł poprawny politycznie. Chyba Michał ostatnio o tym mówił nawet. No w każdym razie tak jest z tymi obniżkami stóp. Na początku roku 6-7 zapowiadano, potem 3-4, a teraz się mówi no dwie, no może tylko jedna. No, zobaczymy jak będzie. W każdym razie wynikałoby z tego, że w czerwcu obniżki stóp nie będzie. Szczególnie, że dane makro w Stanach się poprawiły, sprzedaż, produkcja bardzo dobre. No, zupełnie inaczej to wygląda niż na początkowych miesiącach. Fed naprawdę nie ma powodu, rynek pracy wygląda bardzo przyzwoicie. No, Fed naprawdę nie ma powodu do reakcji. Na pewno nie będzie obniżki 1 maja, no bo wtedy kończy się posiedzenie Fed. My będziemy na majówkach. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, 5 dni. Prawda? No bo drugiego teoretycznie jest praca, ale wielu sobie to tak załatwi, że będzie co najmniej 5 dni urlopu, a może i więcej. W związku z tym no właśnie pierwszego nie będziemy mieli okazji zareagować na Powella. No a on, myślę, że też jego wystąpienie będzie bardziej jastrzębie niż do tej pory. No tyle można powiedzieć na temat Powella i Fedu. Piotrze, ale skoro tak jak mówisz, dane w gruncie rzeczy nie najgorsze, to skąd bierze się ta wskazówka na polu strach, chociażby na tym niesławnym CNN-owskim indeksie? No nie, no tam to jest normalne, bo odzwyczailiśmy się już od spadku indeksów, prawda? Odzwyczailiśmy się, a zapowiadana przez Xelion, przeze mnie również korekta na pierwszy kwartał po prostu przesunęła się. Jak tylko rozpoczął się drugi kwartał, to rozpoczęła się korekta, można tak powiedzieć. No tak to wyszło. No troszkę opóźniona. Indeksy straciły już 4-5%. No, dramatu nie ma, naprawdę nie ma dramatu. Do 10% uznawana jest w Stanach jako normalna korekta. Rzeczywiście CNN-owski wskaźnik jest na polu strach, no bo jeżeli jest korekta, no to jest strach, ale jeszcze nie jest ekstremalny strach, a dopiero wtedy można zacząć powoli zakładać, że to jest koniec korekty, jak się pojawi pole ekstremalny strach. Zobaczymy, co będzie w przyszłym tygodniu. Bo on jest tutaj bardzo ważny. Od 23 do 25, o 3 dni w zasadzie zobaczymy wyniki spółek tych z Nasdaqa, z tej wspaniałej siódemki, która już taka wspaniała wcale nie jest. Tam zapanowała korekta ewidentnie. Nawet Nvidia chyba taniała o ponad 10% od szczytu. W związku z tym zobaczymy, jakie będą wyniki Microsoftu, Mety, Amazona, no to wszystko przed nami. Wczorajszy wynik Netflixa, wynik kwartalny, no chyba się nie spodobał. Powiedziałem, że po sesji akcje Netflixa straciły 5%, prawie 5%. W związku z tym się nie spodobał, no ale Netflix tutaj nie jest akurat aż takim wyróżnikiem dla rynku i myślę, że te trzy, o których powiedziałem, będą bardziej istotne. No i IBM również się pojawi w przyszłym tygodniu. No wiele spółek. Ta ważna spółka również dla rynku, która tanieje i tanieje, już ponad 15% chyba od szczytu, czyli Apple, będzie dopiero 2 maja publikowała wyniki, czyli też będziemy pewnie w nastroju majówkowym. Najważniejsza spółka Nvidia zawsze publikuje później, ona ma inny rok finansowy, w związku z tym publikuje około miesiąca później swój raport kwartalny, to będzie chyba 22 maja, więc dużo czasu do tego.
No ale w przyszłym tygodniu, jak powiedziałem, wyniki spółek to zajmie centralne miejsce. Piotrze, zanim, bo w międzyczasie gwoli ścisłości odnotujmy pożar historycznego budynku giełdy, nie samej szwedzkiej giełdy. Chciałbym powiedzieć, że to dobrze obrazowało to, co działo się właściwie na naszym rynku. Szwedzkiej czy duńskiej? Mówisz dzisiaj? A może nie, w środku tygodnia. To duńska chyba była. Duńska. Tak mi się wydaje, że to na pewno nie Szwecja. Według mnie Dania albo Holandia, chyba Dania. Dobra, no nieistotne. Jakiej Sprawdzam. Jakiejś starej giełdy. Sprawdź, oczywiście, sprawdź. U nas, no cóż, u nas był interesujący bardzo wtorek, bardzo interesujący wtorek, gdzie indeksy się posypały, szczególnie WIG 22, no nie, MWIG też 3%, WIG 20 widziałem 2,77 chyba, ponad 2,5% straty finalnie. No i bardzo duża przecena złotego, kurs euro-dolar, dolar-złoty ponad 1% do góry, naprawdę duże, dawno nie widziałem takiej przeceny złotego. Nie można mówić, bo niektórzy mówią, a tak, bo waluty krajów rozwijających się. Patrzyłem w tym samym czasie na koronę czeską i na forinta węgierskiego. Tam się naprawdę nic nie działo. Także to był złoty. Złoty i polska giełda. Ja na początku nie wiedziałem, o co w ogóle chodzi, dlatego, może dlatego też, że miałem wyjazd, delegację do Katowic, no i tak to się wszystko telepało. Wtorek, środa, ale w środę doszedłem do wniosku, że chyba wiem, o co chodzi. Po prostu część funduszy zagranicznych, która grała na to, o czym ja mówiłem, od czasu do czasu powtarzam, umocnienie złotego i prowadzenie indeksów do góry w Polsce. W związku z tym oni wymieniają walutę na złotego, kupują akcje, ciągną indeksy do góry, zarabiają na akcjach, złote się umacnia, no bo miał się umacniać, zarabiają dwukrotnie i na tym, i na tym. Więc część się wystraszyła, zaczęła zamykać pozycje, czyli zamykanie pozycji to jest sprzedajemy akcje na GPW i wychodzimy przez rynek walutowy, czyli wymieniamy złotego na waluty, osłabiając złotego. To chyba był ten efekt wtorkowy. Myślę, że to tylko niewielka część tych funduszy uciekła z rynku, zamykając po płochu pozycje i w dalszym ciągu ja jestem na ten rok optymistą, jeżeli, jak ciągle powtarzam, jakiś czarny łabędź nam nie wypłynie z zewnątrz. Więc ja jestem nadal optymistą, mimo tego dość paskudnego wtorku. Piotrze, ja przepraszam za ten moment zamroczenia. Oczywiście kopenhaski budynek, historyczny budynek giełdy, no giełda tak, już się tak. Tam nie mieści. A myślałem akurat, widzisz, o szwedzkiej koronie, o którą kiedyś pytał regularnie Paweł Sołtys i to już się musiało posklejać. Jeśli jesteśmy przy Polsce, to jeszcze szybka wrzutka. Ja wiem, że ty nie lubisz mówić o konkretnych spółkach, ale o tej spółce nie sposób nie mówić ze względu na wagę w indeksie. Co stanie się dalej z Orlenem? Czy to wszystko, co polityczne i prawne, chciałoby się powiedzieć kryminalne nawet, może się okazać jeszcze, będzie miało wpływ na wynik? Myślę, że po zmianie prezesa i zarządu sytuacja powinna się powoli uspokajać. Nie wierzę, żeby te różnego typu zarzuty kryminalne, no przede wszystkim kryminalne, one są dosyć dziwne, ale nie wchodźmy w to. Czy, nie wiem, czy naprawdę Orlen za pomocą tej swojej szwajcarskiej spółki stracił 1,5 miliarda złotych, czy nie stracił. Czy można było, jak były prezes Obajtek mówi, że to wina obecnego zarządu? Nie wiem, nie wchodzę w to. W każdym razie zakładam, że nie będzie miało to najmniejszego wpływu na cenę akcji Orlenu. Raczej działania obecnego zarządu, kierunki, które on wytyczy, zobaczymy, co będzie się działo, jeżeli chodzi o te rozliczne fuzje i przejęcia, czy jeżeli chodzi o prasę papierową, zostanie sprzedana komuś, bo powinna zostać sprzedana według mnie. Jak zostanie sprzedana, to akurat mniejsze znaczenie ma chyba.
czy Energa dalej będzie w grupie, czy PGNiG dalej będzie w grupie, no to są decyzje ważne i one mogą wpływać na kurs od ciasta. Więc tutaj o tym powiedziałeś, kwestia polityczna obok kryminalnej też jest jakimś czynnikiem ryzyka. Chociaż wydaje mi się, słuchając teraz polityków, oni potrafią różne rzeczy mówić, jak żeśmy ostatnio słyszeli o pani profesor Czarneckiej i kwestie NABE i spółek energetycznych, no ale różne rzeczy potrafią mówić. Ale jeżeli brać za dobrą monetę to, co oni mówią w tej chwili, to chyba żadnych wielkich zmian w tej chwili w Orlenie, jeżeli chodzi o strukturę jego, o skład jego, do wielkich zmian nie dojdzie. A jeżeli do wielkich zmian nie dojdzie, no to jest dalej kwestia ceny ropy, ceny paliw i tak dalej. I to będzie miało największy wpływ na zachowanie cen akcji. To jest trochę dziwne, wydawałoby się, bo Orlen tam specjalnie ropy nie wydobywa, ale wzrost ceny ropy podnosi zazwyczaj cenę akcji Orlenu. Dlaczego? Dlatego, że lepiej wyceniane są jego zapasy, które przecież ma i to dosyć potężne. W związku z tym, im wyżej cena ropy, tym lepiej dla Orlenu. Piotrze, nasz widz, internauta Miki pyta, co ze spółkami energetycznymi? Przywołałeś je przed chwilą. Pamiętamy, że były wątpliwości w poprzednim tygodniu. No były i dalej są, no bo pani Czarnecka mówi coś o połączeniu kopalni węgla ze spółkami energetycznymi, minister Budka mówi, znaczy pani profesor, minister Budka mówi, że nie, nie, no to jeszcze wszystko jest w trakcie rozważania, no niech się w końcu zdecydują, o tak bym zaapelował, bo to zaczyna być lekko wkurzające. No widać, że no, w tej chwili inwestorzy podchodzą do tych spółek jak pies do jeża, bo nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie wszystko. I dlatego politycy powinni się miarkować, zanim powiedzą jakieś zdanie, które może zaburzyć zachowanie cen akcji na giełdzie, no to powinni się naprawdę poważnie zastanowić, czy chcą to powiedzieć i czy akurat to chcą przekazać, co mówią, bo czasem co do tego można mieć wątpliwości. Inaczej mówiąc, sektor obciążony niepewnością co do działań rządu. Chciałoby się powiedzieć, no to dajmy im do końca tych 180 dni, Piotrze, żeby się nauczyli nie mówić, bo jeszcze. Tak by się przydało, tak by się przydało, zdecydowanie. To skoro jesteśmy, o, wysypała się, powiedziałbym, lista bardzo konkretnych pytań. Pan Andrzej pyta, jak oceniasz prezesa Orlenu? Dosyć szczegółowo. Nie wiem, pan Fąfara, no słyszałem od kolegów, że o powiązaniach z Rockbridge'em, to tak słabo to niby wygląda. Nie wiem, czy te powiązania są poważne, czy nie. Naprawdę trudno mi oceniać poszczególne nazwiska. Generalnie mogę powiedzieć, że spodziewałem się, że co prawda wiem, że rząd stoi pod dosyć trudnym, ma trudne zadanie z obsadzeniem tych zarządów nowymi ludźmi, żeby to szybko zrobić i efektywnie, co jest ważne, a z drugiej strony ważne by było to, żeby to nie było tak bardzo polityczne. I zdaje się, że nie bardzo to wychodzi. No to jest ta wątpliwość moja, że ja bym chciał zobaczyć jakoś bardziej transparentne obsadzanie spółek Skarbu Państwa zarządami niż to, co w tej chwili widzę. No trochę marudzę, no ale tak to właśnie wygląda. Co do osób się nie wypowiadam, bo pana Fąfarę prześledziłem jego drogę życiową. Okej, no doświadczenie ma. A jak będzie rządził, no to się okaże. No, można powiedzieć zawodowy szef firmy. To jest trochę śmieszne. Dla mnie to jest trochę śmieszne, ale okej. Tak to jest, że headhunterzy mają swoich ulubionych szefów firmy i ich obsadzają. Jeden produkuje, jest w fabryce, która produkuje płytki ceramiczne, za chwilę przechodzi do na przykład spółki zajmującej się telefonią komórkową. To sprzed wielu lat, ale bardzo realny skok. Inny właśnie, tak jak pan Fąfara, chodzi od spółki do spółki, więc ląduje w Orlenie. On w jakiejś spółce orlenowskiej, chyba tej litewskiej, też był. Także no, doświadczenie mam, tyle mogę powiedzieć. Niechętnie wypowiadam się na temat nowych ludzi w zarządach. Dlaczego? Bo chcę zobaczyć, co będą robili. No, na razie za wcześnie.
Piotrze, jakbyśmy byli złośliwi, to moglibyśmy powiedzieć, że zawsze można z samorządu przejść do zarządzania jednym z największych koncernów polskich. Następne pytanie o PZU poproszę, co dalej, pyta Newart. No co może być z PZU? No, PZU największy polski ubezpieczyciel. Wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijała akcja ubezpieczeniowa i co będzie dalej robił PZU. Zobaczymy, co będzie robił pod nowym kierownictwem. Ja tutaj nic nowego nie powiem. Powiem tylko tyle, że polskie akcje, polskie spółki finansowe, sektora finansowego są nadal bardzo tanie, jeżeli patrzę się relatywnie do innych spółek w regionie czy na świecie nawet. Także w dalszym ciągu cena akcji może rosnąć. Dobrze, nawet... Pójdźmy w takim razie szybciutko jeszcze przez wcześniejsze pytania. Gdzie jest Pana zdaniem silne wsparcie na WIG20? Jak nisko możemy jeszcze w tym kwartale zejść? 2300 jest bardzo silne wsparcie. A jeżeli nas widz tak pyta, to poczekajcie Państwo. Michale, przepraszam, ale zamknąłem sobie program, a teraz sobie go otworzę i spojrzę, gdzie jest linia trendu wzrostowego. Dolne ograniczenie, dokładnie rzecz biorąc. Trochę będę gadał, marudził, ale już otwieram. No to dolne ograniczenie tego trendu, który rozpoczął się, proszę Państwa, trend wzrostowy. Pamiętacie Państwo takie zamierzchłe czasy? W październiku 2022 roku rozpoczął się trend wzrostowy, proszę Państwa, tak. Dokładnie 14 października. No i dolne ograniczenie tegoż trendu jest dopiero na 2,150, więc to tak trochę słabo by wyglądało, ale mocne wsparcie jest rzeczywiście w okolicach 2,300. I to nie dlatego, że to jest okrągły poziom, ale dlatego, że rzeczywiście zarówno w lutym tam się indeks oparł i odbił, jak i następne odbicie było kilka razy, raz, dwa, trzy, cztery, a nawet pięć razy w marcu. W związku z tym to jest dosyć mocne wsparcie techniczne 2300. Byłoby niedobrze, gdyby indeks to przełamał, no ale dół kanału jest dopiero na 2150, przy czym z każdym dniem ten dół będzie się podnosił, no bo taka jest specyfika kanału trendu wzrostowego. Nie wykluczam, że po prostu za pewien czas dojdzie do tego 2300 i tyle. No w każdym razie naprawdę na razie nic wielkiego się nie dzieje. Nic, bo z 2500 chyba 40 żeśmy spadli o 150 chyba punktów, a teraz mamy na, wczoraj mieliśmy 2460, tak? Dobrze patrzę, 2460, 80 punktów, nieco ponad 3%. No to naprawdę za wcześnie, żeby wieszczyć jakieś tam straszliwe rzeczy, korekty 20-procentowe czy w ogóle bezse. No to przesada. Piotrze, Grzegorz dorzuca, ja też liczę na okolice 3000 na WIG20. Niestety brakuje mi tutaj zakresu czasowego, bo nie wiemy, jak bardzo możemy traktować to jako przesadny optymizm. Dlaczego? No ja ciągle twierdzę, że do końca roku, jeżeli nic z zewnątrz nas nie walnie, no tutaj trudno, muszę robić zawsze to zastrzeżenie, no, powinno być te 3000. Piotrze, to na koniec jeszcze kilka pytań o Christine Lagarde i o to, czy EBC dowiezie obniżki stóp w czerwcu, czy inflacja może odbić jak w USA z członków EBC, tylko Christine Lagarde jest jastrzębia. Tak, ale ona też już zmiękła ostatnio i według mnie jest coraz bliżej obniżki stóp i myślę, że oni niechętnie robią coś przed Fedem, bardzo niechętnie, no ale bardzo wielu ludzi z Europejskiego Banku Centralnego wypowiadało się na ten temat, że nie należy naśladować Fed, trzeba iść własną drogą, suwerenność inaczej mówiąc, myślę, że w czerwcu obniżą stopy. Pytanie w kontekście dalszej deprecjacji do dolara w kierunku 1,05 uszczegółowo. No właśnie, właśnie. Jeżeli oni obniżą, a Fed nie obniży, to będzie sprzyjało dolarowi. To z kolei będzie szkodziło złotemu i szkodziło rynkom rozwijającym się. Tutaj jest
To przewija się i w Bloombergu, i w Reutersie, w tytułach wręcz, zagadka dla rynków walutowych, co zrobi Fed, co zrobi ECB, jak ukształtują się kursy. Czasem bywa taka sytuacja, że te fundamenty, czyli teoretycznie obniżka w euro, utrzymywanie w dolarze jest dobre dla dolara, a czasem bywa tak, że idzie to zupełnie odwrotnie. Zauważcie Państwo, co robi złoto. Mocny dolar, coraz mocniejszy, bardzo wysokie rentowności obligacji amerykańskich, zawsze szkodziło to złotu. Zawsze. No, ale jak widać, nie zawsze, bo od miesiąca nie szkodzi w ogóle. Więc to różnie może być. Niestety, tutaj przewidywanie jest bardzo, bardzo trudne. Ja w dalszym ciągu jestem zwolennikiem słabszego dolara, ale w dłuższym okresie niż miesiąc czy dwa. Wyjaśnienie dokładne to tego, co dzieje się na złotym polskim. Zostawmy Markowi Rogalskiemu, bo ja na sam koniec chciałem podpytać, czy wiesz, o ile punktów bazowych miały pójść nasze stopy procentowe? I wedle kogo? Wzrost, do dołu chyba, tak? Do góry. Do góry nasze stopy procentowe nie pójdą do góry. 200. Taki wniosek został odrzucony w marcu. Chyba domyślasz się, czyli to był wniosek. Pani profesor Joanna, no pewnie tak. No dobrze. Każdemu wolno. No, wnioski każdemu wolno składać. No tak zakładam, że pani profesor, no bo ktoś inny. Oczywiście pani profesor Tyrowicz, myślę, że bardzo dobrze potrafił uzasadnić swoje stanowisko, ale nie ma szans się w tym obecnym układzie przebić Nie, najprawdopodobniej. nie, na szczęście nie. Na szczęście. Piotrze, odpoczywamy w przyszłym tygodniu, nie zareagujemy, wy reagujecie na Pawela. Ale w przyszłym 26 też nie pracujemy? Och nie, to widzisz, to ja się pośpieszyłem. Tak, masz Trzeciego nie. rację. Nie, No nie właśnie. wyjeżdżamy jeszcze na majówkę. W takim razie No. pozostaje zaprosić na przyszły tydzień. Bardzo słuszna uwaga i dzięki za czujność. Już teraz zapowiedzieć, że w majówkę w takim razie będziemy pauzować. No cóż, w maj będziemy musieli wejść, nie wiedzą, czy mamy sprzedawać i uciekać. Otóż to. Piotr Kurczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Na razie.